Polska prawdopodobnie ma wielkie zasoby metali ziem rzadkich. Na listę strategicznych surowców Komisja Europejska wpisała surowce ziem rzadkich. To one stanowią obecnie najbardziej pożądane dobro dla gospodarki i są kluczowe wobec wyzwań technologicznych najbliższych lat. Na początku tego roku w Szwecji odkryto największe w Europie złoże metali ziem rzadkich. Zasób ten określa się na około 1 000 000 ton. Natomiast światowe rezerwy tych pierwiastków szacuje się na około 120 milionów ton. Można więc powiedzieć, że Szwedzi są obecnie w posiadaniu tylko lub może i nawet aż 1% światowych zasobów. To naprawdę ważny dzień dla Szwecji i całej Unii Europejskiej. To, co możemy powiedzieć na podstawie tego, co wiemy dzisiaj, to zdecydowanie największe złoże metali ziem rzadkich w Europie. W sumie niezbędne dla naszej transformacji z silników spalinowych na silniki elektryczne. Pierwiastki, które zaliczamy do metali ziem rzadkich, widzicie teraz na ekranie. Łącznie jest ich 17, a wśród nich są na przykład skand, lit, uran czy cer. Są potrzebne przede wszystkim do produkcji wysokich technologii, czyli na przykład do samochodów elektrycznych, źródeł energii odnawialnych, materiałów ogniotrwałych, telefonów czy nawet LED-owych lamp, ale zastosowań jest wiele, wiele więcej. Jak na ten moment wygląda wydobycie metali ziem rzadkich w Polsce i czy w ogóle coś posiadamy? Zaskoczę Was, ale tak jak najbardziej. Na ten moment najważniejsze udokumentowane złoża metali ziem rzadkich w Polsce znajdują się w okolicach Kłodawy i Złotoryi. Wydobywa się tam głównie cer, lanatan i neodym. Żeby nie być gołosłownym, podaję Wam dokładne lokalizacje. KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. To tam eksploatowane są złoża ceru, lanatanu i neodymu. ZGH Bolesław SA w Bukowie i Sabinowie, gdzie wydobywa się przede wszystkim cer. Natomiast ZM Kłodawa SA to kopalnia w Kłodawie, gdzie wydobywany jest chlorek sodu z domieszkiem soli potasowych i metali ziem rzadkich, takich jak lantan czy cer. Nasze zasoby na ten moment nie są spektakularne, ale mimo tego według danych z 2020 roku sporządzonych przez Geological Survey, Polska zajmowała 11 miejsce wśród krajów wydobywających metale ziem rzadkich, a produkcja wynosiła około 2200 tysięcy ton. To niewiele, biorąc pod uwagę to, że Chiny rocznie produkują 2 miliony i 200 tysięcy ton. Stanowi to 100 razy więcej niż Polska. Rząd rozpoczął jednak prace, które mają sprawdzić ich obecność w hałdach górniczych, a w 2024 roku mają ruszyć pierwsze prace. Jakby nie patrzeć, to jest gdzie szukać, bo zidentyfikowanych mamy ponad 1300 takich hałd. Do tego szanse mają też Góry Świętokrzyskie czy Dolny Śląsk. Dlatego w dzisiejszym materiale sprawdzę dla Was, czy faktycznie jest szansa na to, że pod naszą ziemią są gigantyczne bogactwa metali ziem rzadkich. Sprawdzimy najnowsze dowody i dane na ten temat, co jeszcze możemy odkryć w najbliższych latach oraz czy potencjalne gigantyczne złoża mogą uczynić Polskę znacznie bogatszym państwem. Przekonajmy się. Zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Krótko w 50 sekundach chciałbym Wam zająć chwilkę, która jest nam niezwykle potrzebna do rozwoju kanału. Jeśli lubicie nasze materiały, to pamiętajcie o zasubskrybowaniu i łapce w górę, bo każdy taki klik nic Was nie kosztuje, a nam daje niezwykle dużo. Jeśli chcecie też nam pomóc na inny sposób, to zapraszam Was na nasz sklep www.globalista.pl, gdzie znajdziecie naszą grę planszową Globalista, w którą możecie grać z rodziną lub ze znajomymi, prowadząc przy tym Wasze imperium i podbijając resztę świata, mając przy okazji jakieś sojusze. Do tego mamy ozdoby do domu, w tym prawdziwe archiwalne stare mapy, którymi na przykład możecie ozdobić Wasz dom. Do tego plakaty polskich miast i wiele, wiele innych. Zamawiając coś od nas, pomagacie całemu naszemu zespołowi i sami dostajecie coś, co Wam się z pewnością przyda. Więc jak to się mówi, wilk syty i owca cała. Jeśli nie macie na to czasu, to po prostu obejrzyjcie ten film, za co też Wam serdecznie dziękuję, bo bez Was tego wszystkiego by nie było. A teraz czas na materiał. W ostatnich latach w Polsce rozpoczęła się debata oraz próby znalezienia metali ziem rzadkich. Proces ten jest żmudny, ale fakty powinny wyjść na światło dzienne w perspektywie najbliższych 5 lat. Rozmowę na temat części kierunków badań oraz możliwości wydobywczych przeprowadził portal wnp.pl, który przygotował wywiad z Piotrem Dziadzio, wiceministrem klimatu i środowiska, głównym geologiem kraju. Podkreślił on, że jednym z najważniejszych kierunków badań w Polsce w kontekście metali ziem rzadkich są właśnie hałdy
rudy podgórnicze oraz kwestie węgla koksowego, którego to produkcja w naszym kraju jest ciągle zwiększana. Komisja Europejska też wpisała go jako surowiec krytyczny, ale niestety nie jako surowiec strategiczny. To właśnie o to aktualnie walczą polscy europosłowie, ponieważ w ten sposób będziemy mogli uchronić Śląsk przed wielką falą zwolnień opiewającą na setki tysięcy miejsc pracy, która szykuje się z uwagi na wniosek Komisji Europejskiej, który mówi o zakazie do 2027 roku uwalniania metanu do atmosfery z szybów wentylacyjnych w kopalniach węgla emitujących ponad 0,5 tony metanu na 1000 ton wydobywanego węgla. Większość polskich kopalni nie spełnia tego wymogu, co oznacza dla nich konieczność dużych inwestycji w technologię wychwytywania tego gazu lub po prostu zamknięcie. Oczywiście to prawo w Polsce raczej nie wejdzie i powstanie dla nas specjalne obejście od tej reguły. Niemniej wiele wskazuje na to, że polskie górnictwo oraz kierunki ekspansji branży czekają zmiany. Co zatem z tym wspólnego ma węgiel koksowy, a także metale ziem rzadkich? Polscy europosłowie zabiegają o całkowite wyłączenie węgla koksowego z tego rozporządzenia, gdyż surowiec ten jest bardzo istotny w procesie produkcji stali, a Polska jest jego bardzo ważnym producentem. Jastrzębska Spółka Węglowa zaspokaja 29% unijnej konsumpcji tego surowca, a perspektywy są obiecujące, ponieważ to może się jeszcze zwiększyć, a dodatkowo wobec zwiększania produkcji metali ziem rzadkich w Europie, węgiel koksowy będzie jednym z elementów potrzebnych do ich wyrabiania. Chodzi przede wszystkim o to, że węgiel koksowy jest niezbędnym surowcem do produkcji koksu, a z kolei bez koksu trudno sobie wyobrazić masową produkcję stali. I dlatego Jastrzębska Spółka Węglowa jest na tej liście, a przede wszystkim węgiel koksowy jest na tej liście, no my siłą rzeczy. Co nam to daje, może od razu powiem. Przede wszystkim daje nam to taką pewność, że jesteśmy ważni w obiegu gospodarczym Unii Europejskiej. Czego natomiast możemy oczekiwać w kontekście Polski względem dostępności tych kluczowych pierwiastków? W ramach programu Badania i wykorzystanie surowców związanych z metalami ziem rzadkich Ministerstwa Klimatu i Środowiska prowadzone są badania nad potencjalnymi złożami metali ziem rzadkich w różnych częściach naszego kraju. Przykładem może być województwo świętokrzyskie, które jest jednym z obszarów, gdzie prowadzone są badania nad wykorzystaniem metali ziem rzadkich. Najwięcej uwagi poświęca się tu poszukiwaniu złóż w złożach niezależnych, takich jak rudy miedzi, cynku i ołowiu, które często zawierają w sobie również metale ziem rzadkich. Z uwagi na to, że Góry Świętokrzyskie są najstarsze w Europie i dodatkowo są jednymi z najstarszych na świecie, to szanse na wystąpienie złóż metali ziem rzadkich rosną. Występowanie tych pierwiastków związane jest z budową geologiczną regionu, który składa się głównie ze skał metamorficznych, osadowych, w tym słupków i wapieni, piaskowców i zlepieńców. Metale ziem rzadkich zazwyczaj występują w składzie minerałów, takich jak monacyt, bastnasyt, ksenotym czy zirkon, a ich obecność w skałach zależy od wielu czynników, takich jak skład chemiczny skał macierzystych, warunki geologiczne czy historia geologiczna regionu. W kontekście świętokrzyskiego są to najlepsze tereny na występowanie tych złóż, porównywalne do tych, w których odkryto szwedzkie złoża. Pytanie teraz, jak wpłynęłoby to na finanse regionu, w którym odkryto by zasoby metali ziem rzadkich? Załóżmy, że te wystąpiłyby akurat w moim rodzimym województwie, czyli w Świętokrzyskim. W 2020 roku Chiny, będąc największym światowym producentem tych metali, wyeksportowały towar o wartości 4,5 miliarda dolarów. Przy czym dane te nie zawierają wszystkich pierwiastków, ponieważ te nie mają odpowiedniego oznaczenia, przez co sprzedaż tak naprawdę mogła być nawet pięciokrotnie większa. Czyli w teorii mówimy tutaj o wartości opiewającej na około 20 miliardów dolarów. Arabia Saudyjska w 2022 roku, będąc jednym z największych światowych producentów ropy naftowej, wyeksportowała surowiec warty 326 miliardów dolarów. Zatem różnica w zarobkach między metalami ziem rzadkich a ropą jest na ten moment ogromna, ale nie uwzględniliśmy tutaj jednego kluczowego faktu. Państwo środka większość wydobycia pozostawia dla siebie, tworząc z tego wysokie technologie oraz rozwijając rodzimą naukę. Krótko mówiąc, ciężko jest realnie policzyć, jakiego rzędu kwoty zarobku mogą to być. Ale biorąc pod uwagę, że według danych z 2020 roku wartość chińskiego eksportu produktów wysokich technologii wynosiła około 691 miliardów dolarów,
a w 2023 roku ma wynieść nawet $1 bln, to finalnie daje to więcej niż ropa naftowa. Oczywiście nie wszystkie z tych rzeczy potrzebowały metali ziem rzadkich, ale nawet jeśli założymy, że któryś z tych pierwiastków znajdziemy tylko w około 20% produkowanych dóbr, to wciąż są to kwoty rzędu nawet $200 mld. Dyrektor generalny LKAB, Jan Mostrom, opisał odkrycie w szwedzkiej Kirunie jako dobrą wiadomość nie tylko dla firmy, ale regionu Kiruna i większości mieszkańców Szwecji, w tym także dla Europy, jak i jej klimatu. Tylko po ogłoszeniu możliwości wydobywczych ceny mieszkań w Kirunie, która jest miastem liczącym zaledwie 14 tysięcy mieszkańców, poszły w górę o jakieś 25%, a do wydobycia jeszcze długa droga. Właściwie nie wiemy jeszcze, w jaki sposób możemy zagospodarować to złoże. Ale to, co możemy dziś powiedzieć na podstawie tego, co wiemy, to zdecydowanie największe złoże metali ziem rzadkich w Europie. W sumie niezbędne dla naszej transformacji z silników spalinowych na elektryczne. Zatem hipotetycznie znalezienie złóż w Świętokrzyskiem zdecydowanie podniosłoby możliwości regionu, a wobec ostatniego dynamicznego rozwoju Kielc w kwestii inwestycyjnej prawdopodobnie uczyniłoby to miasto, jak i region znacznie bogatszym. To byłaby dobra wiadomość dla całej Polski, ponieważ pozwoliłoby nam to nadgonić naszą przepaść w kontekście Europy Zachodniej w dziedzinie innowacyjności oraz produkcji wysokich technologii. Ponieważ z uwagi na bliski dostęp do złóż, wiele zagranicznych korporacji zdecydowałoby się na ulokowanie swoich inwestycji właśnie w Polsce, blisko tych złóż. Jakie są szanse, że metale ziem rzadkich uda się w najbliższych latach znaleźć w naszym kraju? Paradoksalnie są spore, a nowe zasoby tak naprawdę odkrywamy co kilka miesięcy. Na przykład Orlen w lutym tego roku odkrył 500 milionów metrów sześciennych nowych zasobów gazu na Lubelszczyźnie. Właśnie tak na swoim Twitterze poinformował prezes spółki Daniel Obajtek. Oczywiście to inny surowiec, ale to tylko przykład, że odwierty i poszukiwania bogactwa pod ziemią ciągle trwają. A my w Polsce mamy jedne z największych na świecie zasobów miedzi, co zwiększa szanse w kontekście MZR. Polska jest jednym z 5 krajów o największych bilansowych zasobach miedzi. No właśnie, to jest nasze prawdziwe złoto, prawdziwy skarb, jeżeli chodzi o surowce. Dzięki bardzo dużym zasobom tego kruszcu Polska jest prawdziwym liderem, jeżeli chodzi o światową produkcję, a bez miedzi nie mielibyśmy takiej gospodarki, takiego przemysłu, jakiej znamy. W Polsce wydobyciem miedzi zajmuje się KGHM. W ciągu ostatnich 50 lat wydobyto mniej więcej 18 milionów ton tego surowca i według szacunków złoża, którymi dysponujemy, starczą jeszcze na 50 lat podobnej. Spór w dalszym ciągu wywołuje kwestia Suwałk, ponieważ po 3 interpelacjach sejmowych w kwestii badań wszystkie zostały odrzucone. Na jedną z nich odpowiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Mariusz Orion Jędrysek, geolog, który sam niejednokrotnie poszukiwał właśnie polskiego świętego Graala w postaci tych surowców. Okazało się jednak, że badania przeprowadzone w sprawie tytanu, wanadu czy pierwiastków ziem rzadkich wykazały, że te faktycznie na głębokości ponad 1 km są. Jednak te zazwyczaj wydobywane są z około 300 metrów pod powierzchnią ziemi. Dodatkowo są słabe jakościowo, a ich nagromadzenie jest relatywnie niskie. Tak naprawdę te zasoby są wszędzie pod naszymi stopami, tylko w mniejszej, nieopłacalnej ilości. Adam Maksymowicz z Business Alert ma na ten temat inne zdanie, podobnie jak magister inżynier Tytko. Tutaj czytałem najróżniejsze prognozy odnośnie możliwego wydobycia, a te opierały się na tak surrealistycznych kwotach, jak nawet 2-roczne budżety Polski tylko w przypadku 10% wydobycia. Ale z uwagi na brak twardych naukowych danych, ja nie chcę tutaj siać teorii, ani ich przekreślać. Sami możecie się w tej kwestii wypowiedzieć. Warto podkreślić, że w latach 80. w celu sfinalizowania tych działań PAP-WSM pozyskała pożyczkę w wysokości około $15 milionów od Międzynarodowego Banku Handlu w Nowym Jorku oraz do tego pożyczkę w niemieckich markach. W ten sposób powstała decyzja rządowa o budowie kopalni w Szurpiłach. Miał być to wielki plan budowy nowych górniczych miast, już nawet ruszyły pierwsze prace. Ale co się później okazało? Może i większe złoża występują, ale na głębokości 2300 metrów, a przykładowo w RPA wydobywa się je na głębokości 300 metrów, więc dalszych prac zaniechano. Faktem natomiast jest to, że kluczowe znaczenie w rozwoju nowoczesnych technologii ma mieć jednak lit. Świat idzie do przodu, a czasem idzie bardzo szybko do przodu. Lit, który nie był aż tak popularny 20 lat temu, nie miał tak wielu zastosowań. Dzisiaj, jeśli w bateriach elektrycznych, montowanych w samochodach elektrycznych, tego litu jest 3-4%, a taka bateria może ważyć kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilogramów,
Przemnażając to przez liczbę dziesiątek milionów samochodów, które sprzedajemy rocznie, sprawia, że nagle zapotrzebowanie na ten metal rośnie i możemy mieć uzasadnione obawy o dostęp. Szacuje się, że zapotrzebowanie na lit do 2050 roku, m.in. dla magazynów energii i akumulatorów, wzrośnie ponad stukrotnie w stosunku do obecnego poziomu. Geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego prowadzą prace poszukiwawcze na terenie Polski i polskich obszarach morskich. Pierwiastków ziem rzadkich poszukuje się na obrzeżaniu Gór Świętokrzyskich oraz w masywach krystalicznych w północno-wschodniej Polsce. Litu szuka się na polskich obszarach morskich. Do tego oczywiście dochodzi też kwestia fałd podgórniczych. Krótko mówiąc, tak realnie wyglądają prace nad metalami ziem rzadkich w Polsce. Co przyniesie w tym zakresie przyszłość? Wiele wyjaśni się w 2024 roku, więc trzymajcie kciuki, bo może faktycznie, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jednym z największych producentów miedzi i srebra na świecie, to metale ziem rzadkich być może też u nas są. Dobrze by było, bo to zdecydowanie wpłynęłoby na dalszy rozwój Polski. Dajcie znać w komentarzach, co sami o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Cześć.